Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu online w Domu Kultury w Orzeszu. Na dzisiejszej lekcji przypomnimy sobie kolejny z poznanych wcześniej pochodów, a będzie to wasze ulubione disco. Wiem, że pochód disco sprawiał najwięcej problemów z tego względu, że technika ułożenia lewej ręki była dość wymagająca. Trzeba było rozciągnąć palce, utrzymać tempo, ale trening czyni mistrza, wytrenowaliśmy, gramy i dzisiaj sobie to powtórzymy. Przypomnę, jakie dźwięki z gamy występują w pochodzie disco. Jest to dźwięk pierwszy i ostatni. Czyli w tym wypadku E i o oktawę wyżej E. Tyle jeżeli chodzi o lewą rękę. Prawa ręka, kciuk i pierwszy palec. Stawiamy na granych strunach i gramy je na zmianę. Lewa ręka, jak i prawa, muszą ze sobą ściśle współpracować. Jeżeli mamy dźwięk legato, to możemy to utrzymać, przyciskając na progi w niezmiennej formie ułożenie lewej ręki, grać prawą. Natomiast jeżeli chcemy uzyskać staccato, będziemy musieli popracować lewą ręką, skracając te dźwięki w brzmieniu, w długości. Wychodzi nam wtedy coś takiego. Do naszego pochodu wybierzemy teraz serię dźwięków. Proponuję, żebyśmy zaczęli od dźwięku E. Drugi Fis. Trzeci G. I mamy pierwszą część pochodu. Pętlę zagramy dwa razy, później D. I C. I powrót na dźwięk E. Oczywiście układ disco, więc gramy bazowy i oktawę wyżej. Naprzemiennie w ruchu. Na początek niech zostanie taki układ. Zabrzmi on z rytmem w ten sposób. Wariacje disco mogą być różne, podziały mogą być różne, ale ogólnie forma i schemat grania dwóch dźwięków tych samych w oktawie prawie zawsze jest taka sama. Baza, pierwszy i ostatni dźwięk z gamy. Zaproponowałem tutaj rozwiązanie dźwięk E, Fis i G, w drugiej części D i C,
Ważne, żeby utrzymać schemat pochodu disco. Trenujcie standardowo, udostępnię metronom, w tym wypadku nie metronom, tylko cały beat pod naszym filmem, pod naszą lekcją. I bardzo proszę, czekam i proszę na wasze nagrania w formie wideo pod naszą lekcją. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam i mam nadzieję już niedługo do zobaczenia. Cześć!